Podczas naszego stażu zawodowego w Hiszpanii pod okiem instruktora mieliśmy okazję wziąć udział w kursie programowania mikrokontrolerów Arduino. W trakcie kursu poznaliśmy teoretyczne zagadnienia związane z elektroniką i prądem elektrycznym oraz wiele komponentów elektronicznych, co pozwoliło nam na realizację projektów takich jak animacja świateł samochodu z filmu Knight Rider, sygnalizacja świetlna, zamek na kot i system inteligentnego domu. Nasze układy najpierw projektowaliśmy w programie Tinkercad, sprawdzaliśmy ich poprawność, a następnie przekładaliśmy je na prawdziwe prototypy. Pierwszym projektem jest animacja świateł samochodu z filmu Knight Rider. Jest to 7 diod, które zaświecają się w ustalonej kolejności po sobie i z powrotem, by imitować światła pojazdu z filmu. Na początku mieliśmy dużo problemów, ale z pomocą instruktora udało nam się je szybko rozwiązać. Kolejnym projektem jest system sterowania sygnalizacją świetlną. Po wciśnięciu przycisku, po upływie 10 sekund, rozpoczyna się sekwencja świateł. Diody będące światłami dla samochodów zmieniają się na czerwone, a światła dla pieszych na zielone. Po upływie ustalonego czasu, światła dla pieszych zaczynają migać, sygnalizując zbliżające się światło czerwone, a następnie układ wraca do pierwotnego stanu. Było to trudniejsze zadanie, wymagające przemyślenia, ale udało nam się je szybko wykonać. Następnie skonstruowaliśmy prototyp zamka na kot. Aby zamknąć zamek, należy wpisać dowolny czterocyfrowy kod, po czym zamek blokuje się. Aby go otworzyć, trzeba wpisać ten sam kod, który został użyty do zablokowania. Jeśli użytkownik 3 razy wpisze błędną kombinację lub nie dokończy jej wpisywać w ciągu 5 sekund, to zamek wejdzie w stan całkowitego zablokowania. Należy wpisać wtedy specjalny kod zdefiniowany w programie. Po tym można z powrotem podjąć próbę odblokowywania zamka. Udana próba odblokowania sygnalizowana jest zaświeceniem białej diody LED. Ostatnim naszym projektem był system inteligentnego domu. System ten mierzył wartość temperatury, wilgotności powietrza oraz natężenia światła w pomieszczeniu. Jeżeli jeden z tych czynników wykraczał poza optymalne wartości, uruchamiany był alarm mówiący, który z nich to był. Dodatkowo system posiadał opcję alarmu przeciwwłamaniowego. Po wpisaniu dowolnego czterocyfrowego kodu uzbrojony był czujnik ruchu. Gdy po uzbrojeniu wykrywał on ruch, uruchamiał się alarm, który można jedynie wyłączyć wpisując wcześniejszy kod. Był to najbardziej zaawansowany projekt naszego kursu i przez niego poznaliśmy prawdziwe możliwości Arduino. W trakcie stażu nabyliśmy umiejętności, które z pewnością przydadzą nam się w przyszłości, czy to w nauce, czy na rynku pracy. Nasz staż był również niesamowitą szansą na poznanie kraju, kultury i języka hiszpańskiego, a także rejonu Malagi z niesamowitymi widokami i zabytkami. Było to dla nas bardzo rozwijające doświadczenie i jeśli w przyszłości nadeszła się okazja, z pewnością weźmiemy udział w podobnym projekcie.